czwartkowy poranek chłodny z delikatnym mrozem, zatem zima przypomniała o sobie i przypomina co jakiś czas. Jak każda pora roku ma swój niepowtarzalny klimat i zapewne wielu z nas za chwilę powie, że woli być otulanymi przez promienie lipcowego słońca, aniżeli musieć siebie otulać ciepłym szalikiem, ale na pewno okryte białym puchem krajobrazy robią wrażenie. Tak samo jak robią wrażenie zamarznięte akweny, które są tak samo urokliwe, co bywają niebezpieczne. Dzisiaj malina o poranku jest skuta lodem. Tego lodu jest sporo, oczywiście nie występuje on na całej powierzchni i ogromną pokusą jest, żeby wejść na ten lód i sprawdzić jego wytrzymałość. Ale tej pokusie nie możemy ulegać, z uwagi na to, że ta warstwa lodu często jest zbyt cienka, żeby była w stanie nas utrzymać i niemal mamy zagwarantowane, że zapadniemy się, a kiedy już się zapadniemy, to nie będziemy w stanie sami się z tej pułapki uwolnić. Z uwagi na to, że niska temperatura będzie sprawiała, że ciało będzie nam odmawiało posłuszeństwa. Do ślizgawkowych szaleństw wybierajmy miejsca specjalnie do tego celu przygotowane, czyli lodowiska. W Opolu zapraszają Toropol i Toyota Park. Tam na pewno będziemy mogli się wykazać, pokazać i wrócimy do domu z gwarancją, że nie będziemy przemoczeni.